Barcelony. Numerem trzecim Ebra. Dalej od prawej strony Valbuena z ósemką. W 25 Martin. Z numerem 18 Abu Diara. I z numerem 6 Cabaj. Dalej od lewej strony z numerem 4 Wawrzyniak. Z numerem 19 Jodłowiec. Z trójką Wojtkowiak. Z 26 Piszczek. I druga linia. Po lewej stronie z numerem 18 Adrian Mierzejewski. Świetny występ przeciwko Argentynie. Nie pozostały od dziś śladu. Dziś gramy z Francją. Bardzo doświadczoną z tyłu, bardzo młodą i utalentowaną z przodu. Jest ta duża adrenalina, kiedy chce się pokazać przeciwko wielu kolegom, z którymi gra. Ach, teraz było groźnie. Valbuena. Nartę. Aro. Aro. I dobrze Wojciech Szczęsny. No teraz nie najlepiej. Czeka Sania na podanie. Zamyka akcję z prawej strony. Nzogbia. Nzogbia. Ach, to będzie bramka samobójcza Jodłowca. Szkoda, naprawdę szkoda, bo ten początek był bardzo obiecujący. Cała sytuacja jeszcze raz w powtórce. Nie wiem tylko, dlaczego Jodłowiec złożył się do oddania, do wybicia tej piłki, prawda? Bo zaskoczył kompletnie, niemal położył przy tym uderzeniu tej piłki Wojtka Szczęsnego. No, zwykle w takich sytuacjach obrońcy. Martin potrafi uderzyć z daleka. Ebra czeka Oaro. Do niego zagranie Szczęsny kapitalnie. No i teraz troszeczkę Oaro oddzięczył się za Enzobie. Obraniak w pole karne. Może teraz Mierzejewski z daleka. Mierzejewski, ależ obok bramki. Nie trafił dobrze w piłkę. Uciekła mu na zewnętrzny. Na wyjeździe Luksemburg 3-2. No to chyba ja grałem w tym spotkaniu. Dokładnie. Czekałem, aż o tym powiesz. I no teraz mogło to zaskoczyć. Czeka Oaro. Zamyka prawą stronę Sania. I teraz brawo. To jest klasa Wojtka ze strony Polaków. Obraniak w pole karne. Był tam Mierzejewski. Lewandowski! Niewiele brakowało. Kiedy Laurent Blanc zaczynał każdy mecz od pocałunku łysiny Barteza, tymczasem groźnie i znakomicie Wojtek Szczęsny. Ale dopuściliśmy kolejny raz. Francuzi. I będzie okazja. Oaro, brawo, Wojciech Szczęsny, kapitalna. I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Tutaj mamy coś podobnego. Maluda. I brawo, Wojciech Szczęsny, kapitalnie obronił. Nie może się odwdzięczą Polacy. Zwolnili teraz akcję. Matuszczyk potrafi uderzyć z daleka. Matuszczyk! A i nigdy brakowało, nie ma nikogo na boisku, na dobitkę. Świetne, to jest całe. Mało. 4 minuty pozostaną. Coś tam doliczy prowadzący to Holender Kuiper. Za publiczność chce. Marzy o tym, żeby nie było porażki, żeby był remis, a tymczasem Martin! Ach, teraz mieliśmy szczęście. Na pewno wydaje się, że to jest w tej chwili optymalny wariant dla reprezentacji. Sania, proszę, jaka szybkość. Wejście. Francuzi. Dowiemy się, 3 minuty zostały doliczone. Niewiele więc czasu na to, żeby cokolwiek zmienić. W 3 ostatnich minutach działo się sporo na boisku, jeśli chodzi o Ukrainę. I teraz brawo Wojtek, kapitalna interwencja Szczęsnego. Brak wykończenia akcji, za mało strzałów, błędy obrony. No pewnie na spokojnie będzie można tutaj więcej wytknąć, czy też pochwalić. Na pewno był to moim zdaniem taki mecz, który przekonuje, że podążamy właściwą drogą w stronę Euro. Nie mamy gotowych stadionów, nie mamy jeszcze skończonych autostrad, nie mamy skończonych dworców lotniczych i kolejowych, nie mamy jeszcze wszędzie połączeń kolejowych i nie mamy gotowej reprezentacji. Ale